No dobra, tam w oddali przede mną to jest Góra Żar. Ja wiem, że kamera wypłaszcza, nie pokazuje jak to wygląda, po prostu jestem przerażony. Jadę zjechać EasyLine'em. Wszędzie piszą, że jest łatwy, ale ja wiem, że to już legendy chodzą o tej górze i o trasach które downhillowych, które na niej są. Że są trudne, ekstremalne i podobno są najtrudniejsze miejsce, jeżeli chodzi o kolarstwo grawitacyjne w tym kraju. Jestem trochę przerażony, ale cóż, no po prostu zrobiło mi się trochę czasu. Wyjechałem już z Bielska, praktycznie już jestem po pracy. Z Gosią umówiłem się dopiero gdzieś 18.30, że będę w Krakowie. Dlatego postanowiłem pojechać, no bo wczoraj nie pojeździłem, padał cały dzień deszcz, całą noc. Po południu przestało padać, ale było tyle błota po prostu na ścieżkach wszędzie, że sobie odpuściłem. Dlatego jadę na Górę Żar, żeby po prostu nie będę przecież siedział w samochodzie, na parkingu, czy spał, czy coś. To tylko po prostu pojadę sobie raz na Górę Żar i spróbuję zjechać. Z tym, że tak jestem przestraszony, szczerze powiedziawszy, że ja chyba wjadę sobie po prostu na górę na razie bez roweru. Zobaczcie, jak to tam na dole wygląda. Spróbuję z kimś pogadać, jak on widzi tą trasę i w ogóle tak naprawdę, jak ona wygląda od góry chociaż. I wtedy podejmę decyzję, czy jechać, czy nie. No bo jednak moje umiejętności są słabe, a bardzo boję się, żeby zrobić sobie jakąś krzywdę. To jest po prostu niemożliwe, nie mogę. Nie stać mnie na to w żaden sposób, żeby sobie cokolwiek zrobić, więc podejdę do sprawy bardzo asekuracyjnie. Tutaj z dołu, jak teraz patrzę samochodu na tą górę, to po prostu jest to przerażające. No ale ta trasa się wije tam w lesie, więc no może nie jest aż tak strasznie trudna. No nic, po prostu zobaczymy. Na razie jadę, ponagrywam sobie ten pierwszy wjazd. Spróbuję pogadać z ludźmi i wtedy podejmę decyzję. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Teraz zobaczcie, jak tu jest pięknie. Już dojeżdżam, jestem bardzo już niedaleko. Nie wyspałem się od rana. Ziewam, jestem taki zmęczony. No, 4K, 60 klatek. Będziesz u mnie na YouTubie. Dzięki za rady. Na pewno skorzystam. No, widoczek nie jest gorszy. Nie jest gorszy. Widzów jest od cholery. Wstyd byłoby się tu wysypać, co? Bajka. No, wjechałem sobie na Górę Żar, na górę. Porozmawiałem sobie z chłopakami, którzy wjeżdżali na górę z rowerami na temat tego EasyLine'a i tych tras. Mówią, że na EasyLine to nawet trzeba podjeżdżać momentami, że ta trasa jest bardzo prosta i po prostu nie ma tam żadnych spadków ani żadnych cudów. Że jest trochę hopek, ale można je po prostu przejechać i nie ma żadnego problemu, tylko trochę błota tam jest podobno i trzeba po prostu, no trochę się ubrudzę, no ale to trudno.
Mam torby plastikowe, więc jakby ciuchy sobie ubrudzę, a w haśnie poproszę. Nie będę się prosił w sumie, nie będę prał. Nie będę prał, tylko po prostu pojadę w tym, co mam i tyle. Postanowiłem zjechać. Jest godzina 12.49. Żeby być na 18, ja potrzebuję 2 godziny, 18, 18, 16, czyli już 16 muszę się zebrać, jeszcze coś po drodze zjeść, więc mam raptem 2 godziny 3, to ja zjadę z 2 razy może, jak będę miał szczęście i starczy mi czasu po prostu. Zobaczymy, zbieram się, przebieram się, muszę kibel jeszcze jakiś znaleźć i jadę zjechać tą legendarną górę Żar. Trzymajcie kciuki. No się trzyma się. Będziecie to oglądać już jak będę po. Wieczorem może zmontuję, jeżeli mi Gosia. Chociaż nie, będę z Gosią, nic nie. Ale będzie dobrze. No to jestem na górze Żar, jadę Easy Line'a. Pierwszy raz jest bardzo powolutku. Zobaczyć, z czym to się je. Jak to tu wygląda. Złotko nie straci omijać. Ale nie zawsze da radę.
To już tak, jeździłem w Świeradowie, Świeradów Nowe Mesto. Jeździłem parę razy w Bielsku na Enduro Trails. Jeździłem w Pruszkowcach. Jeździłem w Kasinie. Teraz jadę w Górę Żar. Pierwszy raz powolutku. Zobaczyć, co tu się dzieje. Opcji.
jedną trzecią trasy, że ja dopiero. Thank you.
chicken. Nie zdejmuj. Siema. Pojeździłeś jednak? Zjechałem raz, pierwszy raz tu jestem. I raz zjechałem z Elaina. Chyba na razie na nim zostanę. A na której? Na Easy Line. To nie jest z takimi dropami dużymi? Nie, to też nie. To jest ta najprostsza. Aha, to mi się wydaje, że ona nie jest najprostsza. To jest kwadratowa. No lepsza jest ta Airline. Tak. Nie trzeba skakać tam wszystkiego, a jest jakoś ciekawsza. To pan... Bandy są takie... Uf. Siema. Siema, siema. Cześć. Także tam to też warto zjechać. Nie wiem, jak to jest lepsze zabawa. No. To próbujemy tą DH po tych schodach? Tak. Te schody są na początku. Później może być coś lepiej. To długi te rowery są naprawdę. Dobra, szał się zjazdów i zawijamy. Tylko karet wykorzystam. Cześć.
Zapomniałem powiedzieć, że byłem jeszcze w tym przecież na zawodzie, na Babiej Górze. Przecież też byłem na otwarciu, też byłem. W Bieszczadach, w Szczyrku nie byłem. Nie wiem, się znalazło jeszcze więcej takich parków, w których nie byłem. Schapałem porządnie. Łaskie me. No, są takie odcinki jak tutaj teraz, gdzie siedzę sobie na siodełku, trzeba podpedałować. Panie. No, zaraz potem. Teraz trzeba się fajnie. Już trzeba. Jechać. Na stojąco. Patrzę strasznie, co nie zwracam uwagi z tego wszystkiego błota i ludzi kamieni.
dużo. Wkurzający zakręt. Można polecieć tak na dół z tej skarpy. A ja przecież chcę iść w poniedziałek do pracy. Jest taki niewyprofilowany, tam nie ma brandy prawie wcale. Jest grupa zbita. Jeszcze raz przedmucham, muszę bardzo uważać, bo dół spada z kamieni i z korzeni, może się łatwo zablokować. Jest właśnie, tutaj bez przedniego chmurca jest ten kamień, jest naprawdę grubo. Najtrudniejszy odcinek, moim zdaniem, to jest zlania, ten tutaj, bo też są te kamienie, te nierówności na dole, ubytki takie grube na wierzchni i to bardzo łatwo się jest, o, przeciorałem właśnie pedałem, bardzo łatwo się zwiesić tutaj, zablokuje przedniekowa i dupa. Muszę włączyć sobie ciszenie. Telefon, żeby mnie nie denerwował. Jak zjeżdżam, to się muszę skupić na tym, jak jadę, a nie ktoś dzwoni do mnie co chwilę. Jeśli będę mógł, to oddzwonię. Dzwonienie co chwilę jest bez sensu. Tylko mnie wkurza. Nic więcej. O! Jeszcze raz nie przyjechałem. To jest niestety wkurzające. Tutaj te kamienie mnie drażnią bardzo. Boję się, że koło ślizgnie się na nim. Może być problem. Oh.
się łączą dwie trasy. Dlatego jest znak uwagi, żeby uważać po prostu, żeby się nie, nie Panie Boże, nie zjechać, nie? Z kimś. To będzie dupa zbita. To jest ostatni chyba. No ja wjeżdżam już nie daj. Pewnie trzeba pojadę sobie chyba tam następny raz. Uwaga! No, no to jeszcze jeden do góry. No ale to się Pana opłacało tak cały czas jeździć. A ja nie wiem ile jeszcze mogę, chyba to już będzie... Bardziej 70 to opłacało od początku, nie? No nie, teraz jadę trzeci raz. Jeżeli to jeszcze maksymalnie chyba raz mi się uda tylko. Nic nie. Ale w sumie kosztowo, bo dycha ile kosztuje? 70, a wydałem 16, 16, 30. No to się nie opłaca. Dziękuję. Ja dziękuję. Easy Line jedziecie? Jeszcze raz? Easy Line jedziecie? To jedźcie pierwszy, ja jadę wolno. Będę wam przeszkadzał. Ale nie jest do tej nogi, to jest to fajne. Na błotku pośliznął i wywalił. Thank you.
całkiem dobra ta pizza na górze. Na górze góry dalej. Jest kurzający w tym miejscu. Na górze róże, na dole fiołki. Dobry, tutaj nie ma kurwa stonki. Tu ja pierdolę, potrzaskany. Powinienem zadzwonić do swojej kobiety.
teraz jest ten najłatwiej niż idzie. Jedzie się na siedząco wydałując. No dobra, jestem już po Górze Żar. Góry Żar. Jeździłem na EasyLine, nie odważyłem się pojechać na inną trasę. EasyLine jest bardzo łatwą trasą. Przy odrobinie tylko uwagi w niektórych momentach, którą trzeba po prostu poświęcić na to, żeby nie dać się zrobić w bambusa i żeby nie uciekło przednie koło. Na takich trochę bardziej technicznych odcinkach, gdzie jest po prostu troszeczkę trudniejszy teren. Kamienie i takie ubytki po prostu i trzeba uważać, by nie zablokować przedniego koła, no żeby nie wpadło gdzieś w jakąś dziurę. Trzeba po prostu czasami puścić hamulce, żeby rower sobie swobodnie poleciał i nie ma żadnego problemu. To jest to dużo prostsze niż na przykład w Kasinie Family Line. W Kasinie Family Line jest zdecydowanie trudniejszą trasą. Zdecydowanie jest trudniejszą trasą niż ten Easy. A tutaj słyszałem o opinię, że spokojnie mogłem sobie próbować A-Line, bo A-Line podobno, który tu ma niby jest trudniejszą trasą o jeden stopień, mówią, że po prostu tych skoków nie trzeba wcale robić, bo można objechać to wszystko chicken line'em, że jest płynniejsza i łatwiejsza niż Easy Line. Ale no może następnym razem, bo już zaczęło mi trochę boleć kolano, szczerze powiedziawszy, no w sumie to nie wiem dlaczego, prawie, bo przecież tutaj się, chociaż tu trzeba było w paru miejscach nawet podpadałować, bo był jest po prostu pod górkę. No i tyle. Przyjechałem chyba 3 albo 4 razy, nie pamiętam. Kamera mi się rozładowała, więc ostatniej razy nie, już nie nagrywałem, nie mam. A szkoda, bo to był najpłynniejszy mój zjazd, no bo już znałem trasę, już się tak nie bałem, więc spokojnie sobie po prostu pojechałem swoje. Było na pewno szybciej, że mam na liczniku, bo licznik mamy. Rejestrowałem sobie te zjazdy, więc będę miał zapis ten, szybkości, no, szybkości trasy i tak dalej, tak dalej. Zjadłem sobie obiadek, no i w tej chwili już się przebrałem z powrotem w cywilne ciuchy i jadę sobie do Krakowa. Odbiorę Gosię z pracy. I potem pojedziemy Lulu, bo będzie już późno. Coś może jeszcze zjemy i pójdziemy spać, dlatego że jutro od rana będziemy szukać ciuchów na wesele w Krakowie. Będziemy kupować ciuchy na wesele, na wesela. I co? Już. A potem jedziemy do Kasiny. W Kasinie wieczorem będziemy w piątek. Lulu. W sobotę zobaczymy, co będziemy robić. Wszystko zależy od pogody, bo jeżeli będzie bardzo ładna pogoda, to Gosia ma zamiar przejść się. Ta kamera tak reaguje po prostu, jak ja jadę samochodem, skręcam. Ona wyczuwa siłę środkową i po prostu zaczyna tutaj wariować i dlatego tak ucieka ciągle z mojej twarzy, ale to nic. I Gosia, jak będzie pogoda, to miała zamiar wjechać na górę razem ze mną w Kasinie i ma zamiar zejść sobie zielonym szlakiem turystycznym, pieszym. On schodzi na drugą stronę zupełnie, nie do Kasiny, tylko nie wiem, co po drugiej stronie tej góry jest, jaka tam jest miejscowość. No a ja sobie będę jeździł na rowerze, da mi sygnał, że już gdzieś tam jest blisko, czy gdzie tam dotarła. Nie wiem, może na Słowację, czy nie jestem pewny. I przyjadę po nią samochodem po prostu. Już będę miał dość jeżdżenia, to sobie pojadę samochodem, ona będzie miała po spacerku, a potem dalej zobaczymy. Taki mamy plan, a jeżeli nie będzie pogody, to nie wiem. Zobaczymy, pojedziemy sobie gdzieś. Coś się wymyśli. Będzie dobrze. Na razie mam przed sobą prawie 100 km do. Prawie 80 km do Krakowa. Pojadę sobie powolutku, spokojnie. Mam zapas, jest 16:22. Więc jeszcze pewnie będę musiał na nią poczekać. No i dobrze. No trudno, żeby ona czekała na mnie. No to na razie. No dobra, słuchajcie, muszę wam opowiedzieć jedną rzecz. Nikołowskiego 18, serwis rowerowy. WS Sport. Nie miałem gdzie zostawić roweru. Przyjechałem do Krakowa do gości. Czwarte piętro. Rower upierdzielony po żarze. Totalnie. I po prostu w pierwszym lepszym sklepie poprosiłem gości, żeby mi przychowali rower na noc. Bez problemu. Polecam to miejsce. Akurat jest kolejka, no nie mam jak z gośćmi porozmawiać i podziękować. Po prostu zabieram rower i wszystkie pierdzielam. Tym bardziej, że jesteśmy z Gosią godzinę w plecy.
a lecimy do Kasiny. Jutro przekaz bezpośrednio z skakania na jakichś kasińskich ścieżkach. Na razie.